Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Gruby vlog z tej strony, wasz ukochany grubasek. Gdybyście przypadkiem podczas dzisiejszego nagrania słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to jest mój młody podopieczny ze mną, ponieważ ma ospę wieczną i... A pracować ojciec musi, prawda? No właśnie. Moi drodzy, dzisiaj przede wszystkim kategoria książki na początek. I mamy tutaj nowości od Vespera, mianowicie. I będzie też małe rozdajo z okazji tego. Po pierwsze, Harry Angel, nowy horror w latach 50. Nowego Jorku. Ja jeszcze tego nie czytałem. Czytałem tylko pozytywne recenzje, więc jeszcze nie omawiam tej książeczki, ale mogę wam omówić bardzo fajną pozycję pod tytułem Horror Store. Mianowicie horror, który dzieje się w sklepie meblowym, który jest oczywiście inspirowany Ikeą. Pomysł dosyć karkołomny, wykonanie o dziwo bardzo udane, bo jest klimat, jest też specyficzny, dziwny, nie wiem czy do końca humor, ale pewna doza jakby abstrakcji. Generalnie jak słyszałem o tej książce, to myślałem, że to jest niemożliwe, żeby to się udało, że horror osadzony w sklepie meblowym. Ale o dziwo to gra. To się bardzo szybko czyta. Wydane jest w formie katalogu, jak widzicie. Bardzo fajny pomysł. No i Vesper zrobił naprawdę zajebistą robotę, bo wygląda to fajnie. Trochę dziwnie pasuje na półkę z książkami, szczególnie w stosunku do tego, że wszystkie ich książki są w miarę utrzymane w jednej linii wydawniczej, mają bardzo ładne okładki i tak dalej. Ta książka bardzo się pod tym względem wyróżnia. Niemniej fajnie przeczytać Grady'ego Hendrixa, bo on też napisał, moi drodzy, jeszcze jedną książkę, ale nie pamiętam, którą. Tak. Nieistotne. Także polecam, szczególnie na prezent, bo po prostu fajnie wygląda. No i z Vesperem mamy jeszcze małe rozdajo, moi drodzy. Jeżeli jesteście fanami Uniwersum Obcego, to jak wiecie, Vesper wydaje książki z Uniwersum Obcego, 4 pozycje. I teraz możecie je otrzymać w takim oto przepięknym boksie. Jak widzicie, on jest u mnie nieodpakowany, ponieważ ja te 4 książki mam na półce, a boks z chęcią komuś oddam w prezencie. Także w opisie odcinka macie mniej więcej jakiś pseudo-regulamin tego rozdajo. Tam nie będzie żadnego konkursu, każdy ma szansę wygrać, także zachęcam was serdecznie. Zestaw Obcego i może jakieś inne jeszcze książki polecą do was. Zobaczymy, co tam Vesper rzuci na taśmę. Bardzo fajne, ładne wydanie. Jak widzicie, prezentowe bym powiedział. Bardzo ładne. Moi drodzy, przepraszam, że znowu tak długo nie było, ale ostatnio nagrałem w Cybuchu materiał świetny, chciałem powiedzieć, już samemu sobie tutaj gałę zrobić. Fajny wywiad z chłopakami z Cybucha, potem byliśmy w górach. A teraz generalnie dużo zawirowań, jak właśnie, czy to do chorobowych, czy zawodowych, czy codziennych. No i wiadomo, że tam za granicą też się dzieje. Ciągle w komentarzach pytacie, żebym swoje zdanie wyraził na ten temat. Nie za bardzo chce mi się to robić. Powiem tylko tak, wiecie, fajnie, że tak zebraliśmy się w kupę i pomagamy. Cieszę się, że sumienia są czyste. Najważniejsze, że sumienia są czyste. Cieszę się, że wy się też cieszycie z tego, że jak wszyscy fajnie razem pomagają. Szkoda, że kilka miesięcy temu podobny kryzys migracyjny na granicy był odbierany w zupełnie innym świetle i najlepiej byłoby postawić mur albo strzelać do tamtych ludzi. No ale w końcu nie ta wojna i nie ten kolor skóry. Oczywiście zupełnie inna sytuacja. Ludzie wpychani na siłę. Satatata. Tylko, że koniec końców, na samym końcu tego wywodu właśnie, jest człowiek. I tam też był człowiek. No ale jak widać, uchodźca uchodźcowi nierówny. Ja tą moralność wam zostawiam do jakby przemyślenia. Każdy ma swoją, prawda? Jeżeli ktoś teraz daje to 5 zł na pomoc i czuje się z tym lepiej, a wtedy pluł i krzyczał, żeby nikogo nie wpuszczać, to już jakby jego kurwa sprawa, nie moja. Moi drodzy, kategoria whisky. Whisky, ja tutaj dostałem prezent od widza. Niestety widz się do mnie nie odezwał i nie wiem do końca od kogo, po prostu paczka przyszła, tam był jeszcze Dashbur, browar, no i single malt whisky Finlagan, nie do końca jak to się czyta niestety, z wspaniałych wysp Islay, bardzo delikatna, ciekawa whisky.
Niespecjalnie mi jakoś super chwyciła za serce smakiem, niemniej dobrze się ją kosztowało. Fajna whisky na początek, na spróbowanie. Może nie do końca po prostu jakoś super moje smaki. Niemniej jedna z tych whisky, od których można na spokojnie zacząć przygodę single maltami. Ja wiem, że tych whisky się tutaj we vlogu przewalało mnóstwo i często tak mówię o whiskaczach, ale specjalnie przedstawiam te takie łatwe, z niskim progiem wejścia, gdyby ktoś chciał spróbować. Także tak się prezentuje pusta oczywiście już butelka. Jakbyście chcieli koszulki z napisem koszulka, to wbijajcie na sklep Owiec. Wiecie co i jak. I mam jeszcze kategorię winyl w tym krótkim vlogasku. Zespół Smokey. Być może ktoś z was kojarzy zespół Smokey. Zespół Smokey ma swoją specyficzną, może nie aż tak specyficzną, bez przesady, nie grają nie wiadomo jak dziwnej innej muzyki, muzykę, ale głos wokalisty jest dosyć rozpoznawalny, a to jest bardzo fajna płyta, bo tu są same covery. I mamy tu covery na przykład Every Time You Go Away, Paula Younga, Hungry Eyes, tu chyba było jeszcze I'm Sailing Roda Stewarta, Miss You Nights, Cliffa Richarda, Love Hurts Nazarefu, bardzo fajnie zaśpiewane, w troszeczkę innym, żywszym, bardziej rockowym stylu, takim rockowo-balladowym. Bardzo fajna płyta do posłuchania wieczorkiem, czy to z drugą połówką, czy z przyjaciółmi, o ile ich kurwa macie. No i to właściwie tyle, co chciałem wam tutaj dzisiaj przekazać. Premiera książki została opóźniona z wiadomych względów. Nie będę wam teraz wpychał w swojej literatury śmieszkowej, kiedy tam giną ludzie i dzieje się tragedia. Ja oczywiście nie śmieszkuję z tego tematu, ale wiecie, jedni spróbują na tym zbić kapitał, taki czy inny, wyświetleniowy. Ja się na razie w to nie będę pchał, niech to ucichnie, spokojnie. Ja wiem, że ludzie są tym zaoferowani, więc nie będę teraz swoich 3 groszy na zupełnie inny temat wpierdalał. Książka w marcu będzie, będę was informował na bieżąco, jest już gotowa, już ją widziałem, także dzieje się. No i to właściwie tyle. Jeszcze pod koniec marca jadę na kurs lawinowy 1. stopnia. Będę się uczył tego, jak nie zginąć w górach. Od tego powinienem zacząć swoje przygody w górach, ale jakby lepiej późno niż wcale, prawda? I to właściwie... Aha, no jeszcze niebawem odwiedzę Wrocław. Ale nie powiem kiedy, żeby ludzie się nie nastawiali, nie pisali do mnie: ej, Daka, a przyjdziesz do tego pubu o tej godzinie i spotkamy i będziemy mogli się napić razem piwa, bo zawsze o tym marzyłem, żeby postawić ci wódkę i... A ja wtedy dlatego muszę zrobić sobie pozwolenie na broń, w końcu kupić tego gnata i wozić go ze sobą, żeby w takich momentach móc strzelić sobie kurwa w łeb. No i to właściwie tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, mile widziana. Nie, a jest 8 minut, także mogę kończyć. Dziękuję. Do widzenia.